Czy upiłaś się kiedyś do zgona? Czy dałabyś radę utrzymać się z samego Instagrama? Na co najwięcej wydałaś w życiu? Ile miałam partnerów seksualnych? Czy chciałabyś mieć dzieci? Jaki okres twojego życia był najgorszy i dlaczego? Ile zarabiam? Cześć kochani, z tej strony Vanessa, czyli Beauty Beatrix. Witaj się na moim kanale. Dzisiaj pierwszy taki odcinek z takiej serii z pytaniami, ostrymi pytaniami, pytaniami bez tabu, spicy pytaniami. To są po prostu takie pytania, na które raczej nigdzie nie widzieliście odpowiedzi. Dostałam naprawdę mnóstwo pytań. Takich najciekawszych myślę, że jest około 30, takich naprawdę spicy. Więc ja tak sobie wybiorę około 10 pytań, odpowiem na te pytania. Jeżeli chcecie kontynuację takich odcinków, to koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu i zostawcie łapkę w górę, a my przechodzimy do pytań. Czy chciałabyś mieć dzieci? Moim zdaniem jest to pytanie, które można sobie darować. Nie mówię tutaj o tych pytaniach konkretnie, bo tutaj nie mam wam za złe totalnie. Natomiast po prostu jako takie pytanie może być dla kogoś bardzo przykre. Wiemy, jak bardzo dużo teraz osób ma problem z zajściem w ciążę, więc pamiętajcie, jeżeli jesteście w towarzystwie, przy rodzinnym stole, w gronie znajomych itd., polecałabym unikać takich pytań, bo nigdy nie wiecie, co się dzieje z tą osobą, którą będziecie pytać. Więc pamiętajcie to, miejcie to z tyłu głowy. Jeżeli chodzi o to pytanie, to ogólnie śmiałam się ostatnio z dziewczynami, bo z dziewczynami też, wiecie, gadałam o takich różnych rzeczach, że ja byłam gotowa bardziej na zajście w ciążę i posiadanie dzieci. Powiedzmy, jak byłam w liceum w pierwszych czasach na studiach, niż teraz. Ja się nie nadaję teraz. Ja mam za dużo rzeczy, ogarniam, mam za dużo wyjazdów, za fajnie mi się podąża za swoimi marzeniami, za karierą i tak dalej. Żebym chciała teraz mieć dziecko, nie czuję tego w ogóle. I co fajne, mój partner to samo, w ogóle nie odczuwa takiej potrzeby. Uważam, żebyśmy byli dobrymi rodzicami kiedyś, może. Natomiast obecnie nie odczuwam takiej potrzeby, żeby mieć dzieci. Wiem, że o dzieci się nie pyta, ale w przyszłości jakbyś może chciała mieć, to ile? Ja już wiele osób z tego śmiało, ale ja bym nie chciała mieć więcej dzieci niż mam rąk. W ogóle nie wiem, jak można funkcjonować z 5 dziećmi. Ja bym tego podziwiam osoby, które mają więcej niż 2 dzieci. Bo ja nie wiem w ogóle, jak oni są w stanie to ogarnąć. Dla mnie 2 dzieci to jest maks. I wydaje mi się, że jakbym już miała to jedno, to bym chciała mieć od razu drugie, żeby one miały siebie nawzajem. Bo ja jestem bardzo wdzięczna za to, że mam siostrę. Ja sobie nie wyobrażam życia bez siostry. Wydaje mi się, że jakbym miała mieć już dzieci, to bym chciała mieć 2. Czyli to jest taka optymalna liczba. 2 ręce, 2 dzieci, 2 pachy, wiecie. Kolejne pytanie. Ile miałam partnerów seksualnych? Miałam 1. Jest sporo pytań o ślub. Jak wiecie, 2 lata temu, w sumie już 2,5 roku temu miałam brać ślub. Nie wyszło, ale nie dlatego, że się rozstaliśmy czy cokolwiek, bo też były takie pytania. Nic z tych rzeczy, wszystko jest nadal ok. 2 razy przekładaliśmy ze względu na koronę. W tym roku najprawdopodobniej się odbędzie, natomiast nie wspominam nic na Instagramie, ponieważ bardzo nieprzyjemne sytuacje mnie spotykały, właśnie jak ostatnio powiedziałam, że przekładamy wesele. Część osób, na przykład, które są anty, jeżeli chodzi o szczepienia, jeżeli chodzi o koronę i tak dalej, próbowało mi wmówić, że domyślam. Część osób to mi w ogóle wróżyła, że nasz związek się rozpadnie. Takie, wiecie, były rzeczy, których po prostu się nie chce słuchać, jak się już 2 raz z rzędu przekłada ślub. Wiecie, takie rzeczy typu, no na pewno za rok to już ci się ta sukienka nie będzie podobać, no, że się rozejdziecie i takie tam. Po prostu nie chciało mi się tego kolejny raz słuchać, więc stwierdziłam, że dopóki nie będzie ustalonej daty, dopóki nie będziemy rozsyłać zaproszeń, dopóki już nie będzie jakby, wiecie, że to już na pewno jest w tym roku, że to na pewno się odbędzie, nie zrezygnujemy z tego, bo też kminiliśmy przez dłuższy czas, czy po prostu nie machnąć na to ręką, nie zrobić sobie ślubu bez wesela i mieć po prostu z głowy. Po prostu dopóki nie będzie czarno na białym zaplanowanego, że to już jest, że tak będzie i tak dalej, to ja po prostu nie chcę o tym wspominać na Insta, bo naczytałam się naprawdę tylu rzeczy, których nie chciałam się naczytać i które wcale mi radości nie sprawiały, że po prostu stwierdziłam, że rezygnuję z tego tematu na swoich Insta Stories. Dlaczego golisz nogi, jeżeli masz jasne włoski, co uważasz o dziewczynach, które się nie golą? Nie wiem, czy widzicie moje brwi.
Bo to, że ja jestem blondynką na włosach, to nie znaczy, że ja jestem blondynką wszędzie. Czy wy widzicie moje brwi? Moje brwi są naturalne. One nie są pomalowane, one nie są hennowane, one są wręcz rozjaśniane, bo ja mam naprawdę naturalnie mega ciemne brwi. Więc skąd pomysł, że ja mam jasne włosy na nogach? W sensie nie mam takich ultra ciemnych. Ja mam dosyć cienkie włosy na nogach i wszędzie indziej, ale one nie są jasne. I jakiekolwiek by one nie były, czy one by były jasne, czy mega ciemne, ja i tak bym je goliła, bo po prostu taki mam komfort. Lubię mieć gładkie ciało, nie robię tego zawsze obsesyjnie i tak dalej. Czasami mam jakiś tam taki widoczny meszek i to mi akurat nie przeszkadza. Natomiast ja lubię, jak ciało jest gładkie, nie lubię, jak mi włoski wrastają w skórę, więc po prostu często peelinguję skórę, często się tych włosków pozbywam. Nie lubię po prostu. Nie jestem fanką, natomiast nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś się nie goli, nie jest to dla mnie obrzydliwe. Natomiast ja po prostu dla swojego komfortu golę się, lubię i też nie muszę mocno się golić, bo ja na przykład właśnie pod pachami i w strefach bikini, przód, tył i głębokie miałam robioną depilację laserową, o której też w sumie nagrałam film na YouTubie, więc tu gdzieś powinien Wam teraz wyskoczyć. Jaki okres Twojego życia był najgorszy i dlaczego? Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. Słuchajcie, najgorszy okres mojego życia to było gimnazjum oraz całkiem niedawno, jak moja babcia była w szpitalu. Przepracowywałam to i przepracowuję na terapii to, co się działo w gimnazjum, natomiast w gimnazjum bardzo ciężko przeżywałam różne rzeczy i to nie dlatego, że nie wiem, coś było ze mną nie tak. Ja byłam, ogólnie jestem bardzo wrażliwa i zawsze byłam. A wiecie, jak to jest, że na początku jako dzieciak się jest jeszcze bardziej wrażliwszym, bo się nie zna życia, że tak powiem. Więc wiele razy ludzie mi robili po prostu, bym powiedziała brzydko, ale boję się, że mnie to YouTube zbanuje, po prostu robili mnie w bambuko. Miałam bardzo dużo koleżanek, które lubiły mi robić po prostu pod górę. Ktoś kiedyś rozpuścił jakąś plotę, nadal nie wiem, co tam było, bo nikt mi nie chce o tym powiedzieć. Nadal się nie dowiedziałam, to podobno było coś głupiego i nikt niby nie pamięta, natomiast ja nadal nie wiem, co to było. Nikt się do mnie nie odzywał. Rozumiecie? Nikt się do mnie przez chyba miesiąc nie odzywał. Nikt. Była sytuacja, że mnie zaprosiły dziewczyny na noc, ukradły mi telefon i wypisywały akurat do Grześka, z którym jestem obecnie, SMS-y jakieś dziwne, też nie wiem, co tam było, bo wszystko zostało pokasowane. Dowiedziałam się tylko dlatego, że tydzień później przyszedł rachunek za telefon, a kiedyś, wiecie, inaczej to wyglądało. I przyszedł rachunek chyba na jakieś 200, gdzie kiedyś 200, w czasie, kiedy ja byłam w gimnazjum, to było tak, jakby teraz ktoś, nie wiem, z tysiaka zapłacił za telefon. Więc naprawdę miałam przewalone, jeszcze, że moi rodzice mieli wtedy że tak powiem, finansowo mieli małą niestabilność, więc naprawdę miałam przekichane, miałam tak przewalone, że dramat. Ogólnie miałam bardzo dużo nieprzyjemnych sytuacji, to takie były, które bardziej zapamiętałam, bo to było dla mnie takie, wiecie, dotkliwe. Bo to, że ktoś mnie obgadywał czy coś, no to jakby no było mi przykro, czy ktoś się ze mnie śmiał, nie wiem, jak się ubieram, czy że nie mam jakichś tam najnowszych ciuchów, czy coś tam. To jakby I don't care, ale takie rzeczy, że czułam się, wiecie, zdradzona przez kogoś, że ktoś mi w nocy na przykład ukradł telefon. Było to straszne. Jeszcze w tamtym czasie, nie wiem, czy kojarzycie, ale na jednym z moich vlogów pojawiła się Nowicz. Nowicz to jest moja przyjaciółka z dzieciństwa. Wtedy też straciłyśmy trochę kontakt, więc też mi było ciężej, bo nie miałam tej takiej jedynej przyjaciółki, wiecie, którą miałam przez tyle lat. I widzicie, jakie te rzeczy emocje na mnie wywołują? Ja mam to tak nieprzepracowane, przepracowuję na terapii, bo właśnie się zbliżam do momentu, o którym chcę Wam powiedzieć. Dobra, już mi trochę lepiej, mam nadzieję, że się nie będę rozklejać. Ale dążąc do tego, nie miałam w tamten moment przyjaciółki, ani w sumie żadnych takich dobrych. Tak naprawdę miałam dwie dobre koleżanki, które też miały swoich znajomych, więc wiecie, no po szkole ani z takiego się nie spotykałyśmy. No i pojawiła się nowa dziewczyna w szkole. I to było, ja myślałam, że to było najlepsze, co mnie spotkało, natomiast to było najgorsze, co mnie spotkało, bo ta dziewczyna okazała się manipulatorką. Na przykład mówiła mi, że moi rodzice mnie nie kochają, że jestem beznadziejna. I mówiła to w taki sposób, że ja myślałam, że ona mi mówi szczerze od serca
i że ona ma rację, wiecie, to była taka, i to jakby ona nie zrobiła krzywdy tylko mi, tylko później jeszcze wielu osobom, których też ostrzegałam przed tą dziewczyną, więc to był dramat, ale ogólnie powiem wam, że to było straszne. Słuchajcie, gdyby nie moi rodzice, za co im wielokrotnie dziękowałam, to po prostu nie byłoby mnie tutaj z wami. Dlatego ten temat wywołuje u mnie tyle łez, bo miałam po prostu wtedy bardzo zły czas. Przez nią prawie naprawdę by mnie tutaj nie było, bo namawiała mnie do tego właśnie, żeby, nie wiem jak to powiedzieć, żeby tutaj, no wiecie o co chodzi, wiecie. Także tak, zostawiam wam też tutaj telefon zaufania, jakby ktoś miał podobny problem, czy po prostu gdybyście mieli gorszy czas, to zostawiam wam. Ja wtedy nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, nie wiem, czy w ogóle w tamtym czasie coś takiego istniało, chyba nie. I to jest czas, którego bardzo bym nie chciała pamiętać i wielu rzeczy, co jest śmieszne, ja na przykład wielu rzeczy wam nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie pamiętam z tego okresu. Ja mam wrażenie, że po prostu mój mózg tak chce się pozbyć tego okresu, że ja naprawdę dużej części moich tych takich złych rzeczy z gimnazjum i w ogóle tamtego okresu bardzo mało pamiętam. I drugi czas najgorszy dla mnie, ale to nie tak, że ogólnie było mi źle, tylko że po prostu działy się straszne rzeczy. To był właśnie rok 2020, w którym moja babcia miała 2 przeszczepy, moja mama miała operację, moja siostra miała 2 operacje i to był najbardziej stresujący i najgorszy, najbardziej depresyjny czas od tamtego czasu w gimnazjum. I jak zapisałam się na terapię, jak wiecie, jakoś w październiku, teraz w 2021, to właśnie zaczęłam przepracowywać te dwie rzeczy i razem właśnie z panią terapeutką stwierdziłyśmy, że to są te właśnie rzeczy, które musimy przepracować, także jedna z odległych bardzo czasów, a druga właśnie z tego czasu niedawnego i to było dla mnie bardzo traumatyczne, bo wiecie, jak bardzo ważna rodzina dla mnie jest i po prostu ten moment, kiedy widziałam, że wiecie, tu ktoś trafił do szpitala i o nim nic nie można się dowiedzieć, tutaj z kolei mojej siostrze coś dolega, tutaj mojej mamie, po prostu wszystko to się skumulowało i dramatycznie to było, na szczęście wszystko jest w porządku, wszyscy mają się dobrze, więc ja też się mam dobrze i naprawdę teraz jest super, natomiast no było bardzo niekolorowo. I cieszę się, że jest już to za nami. Pytanie takie szybkie. Czy byłam kiedyś u wróżki? Nie. Ale słyszałam dużo różnych opinii, że bardzo dużej ilości ludziom to pomaga. Natomiast też jest tak, że bardzo to uzależnia. Podczepiając się pod wróżkę, pytanie, czy jestem wierząca? Nie jestem. Ja uważam w ogóle, że religie są bardzo ciekawe. Żałuję, że na przykład w szkole zamiast religii nie było jakiegoś religioznawstwa, ponieważ uważam, że to jest bardzo ciekawe, można się wiele o danej kulturze nauczyć, właśnie poznając jakąś religię i uważam, że to jest naprawdę ciekawa sprawa, natomiast nie czuję potrzeby, ani nie czuję związku z żadnym wierzeniem, z żadną religią, z żadnym kościołem, z niczym takim po prostu nie czuję żadnej więzi, ani przynależności. Jak prowadzicie budżet z narzeczonym przy takich różnicach w dochodach? I to jest ciekawe pytanie, bo jestem ciekawa, skąd ktoś wie, jakie ja mam i mój narzeczony dochody. Mój narzeczony jest programistą, więc jego dochody są naprawdę bardzo dobre. Ja jestem osobą, która pracuje w social media, ma też swoje wspólne kosmetyki, biorę też udział w kampaniach, więc też mam bardzo dobre dochody. Tyle, że on ma dochód stały, czyli ma zawsze tyle samo. No wiecie, są podwyżki i tak dalej, ale z miesiąca na miesiąc mam mniej więcej tyle samo pieniędzy i ma to te pieniądze zagwarantowane, jak jest zatrudniony w jakiejś konkretnej firmie. Natomiast u mnie to wygląda tak, że ja mam czasami tych pieniędzy w miesiącu więcej, czasami mam mniej. Po pierwsze, dlatego, że czasem jest mniej lub więcej współprac. Po drugie, to też dlatego, że często współprace są na długi okres czasu. I na przykład, jeżeli jest to współpraca roczna, to bardzo często wynagrodzenia są wypłacane co miesięcznie. Natomiast na przykład, jeżeli współpraca jest dwumiesięczna, to pieniądze są wypłacane na przykład po 2 miesiącach. Więc czasem może się tak zrobić, że ja na przykład zarabiam danego miesiąca dużo mniej niż on, albo na przykład trochę mniej niż on, a następnego miesiąca wpadną mi współpracę z miesiąca wcześniej i na przykład
z danego też miesiąca i po prostu nagle mam dużą wypłatę, nie wiem, kilka razy większą niż jego, więc to jest naprawdę różnie i my się nigdy o pieniądze nie spinaliśmy. Zawsze jest tak, że kto ma po prostu więcej, ten więcej wydaje. Kiedyś on zarabiał dużo więcej. Tą historię znają tylko ci, co byli ze mną najdłużej. Pierwszy aparat kupił mi Grzesiek. To było jeszcze jak byliśmy na studiach. Pierwszy aparat taki do nagrywania dostałam, Sony Alpha 5000, dostałam od niego. On mi kupił ze swoich stypendiów, stypendia wydał na to, więc to jest prezent, którego nie zapomnę do końca życia, bo dzięki niemu mogłam też wystartować właśnie z YouTube'em, z Instagramem. On wtedy zarabiał więcej, więc on coś robił dla mnie. Kiedy, nie wiem, ja zarabiam trochę więcej, no to ja kupuję czegoś więcej. Jeżeli chodzi o rachunki, to mamy podzielone na pół, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie wydatki, nie wiem, że kupuję coś do domu, no to po prostu kupuję ten, kto akurat zamawia. Na przykład, nie wiem, idziemy na zakupy, no to raz on robi większe zakupy, ja raz robię ja większe zakupy, albo ja robię większe zakupy, on robi drobniejszych kilka. Nigdy nie mamy tak, że rozliczamy się co do grosza, czy latamy z paragonem, bo po prostu nie czujemy takiej potrzeby. Ani ja, ani on, po prostu, no nie wiem, u mnie, u rodziców też nigdy nie było tak, że ktoś się srał mocno, za przeproszeniem, o 20 groszy, tylko raz kupował ktoś, na przykład mój tata płacił za zakupy, paliwo i coś tam jeszcze, a na przykład moja mama dawała mi pieniądze na zajęcia dodatkowe. I to wiecie, nigdy nie było porówno, ale zawsze jakaś tam była ta równowaga. Potem na przykład ktoś kogoś zaprosił do restauracji, a ktoś gdzieś zamówił obiad. No, ja ogólnie nie mogłabym tak żyć w takim związku, że rozliczałabym wszystko na pół, bo by mnie nerwice wstrzeliła. Po prostu nie lubię takiego rozliczania się o pieniądze, jeżeli ktoś jest razem. Natomiast jeżeli wam to odpowiada, nie mam totalnie nic do tego, ale my sobie po prostu radzimy w ten sposób. Hej, Lolu! Na przykład ja zamawiam dla niej żarełko, a Grzesiek płaci za weterynarza. Tak. Czy dałabym się radę utrzymać się z samego Instagrama, z samych współprac, bez swoich produktów? Tak, tak. Czy upiłaś się kiedyś do zgona, tak że na drugi dzień nie pamiętałaś z imprezy? Słuchajcie, ja miałam zgona, ale nie z powodu alkoholu, ani jakichś środków, które brałam sama z własnej woli, tylko dlatego, że ktoś mi coś dosypał do drinka, na imprezie, domówce, ze znajomymi z klasy. No, więc nie wiedziałam, czy wam to wspomnieć, czy nie, kiedyś wam to mówiłam na Insta Stories, ale tak, bardzo pilnujcie swoich drinków, czy jesteście u bliskich znajomych, czy jesteście w pubie, w klubie, gdziekolwiek, pilnujcie swoich drinków. Ja zawsze pilnowałam w klubach, w pubach i w miejscach, wiecie, takich publicznych, natomiast zawsze miałam taki komfort, że no jak idę ze znajomymi, no to co ja mam się bać? Jak idę do znajomych, jestem u kogoś w mieszkaniu, to co ja mam się bać? No i całe szczęście, że nie wracałam sama do domu, bo nie wiem jak wróciłam. Pamiętam tylko już po prostu, jak gdzieś byłam na ścieżce i koleżanka mi mówiła, żebym wyzigała. Więc starałam się wyzigać, ale się nie udało. I to są takie, wiecie, takie flashbacki, przebłyski takie, które gdzieś tam mam w głowie. I później pamiętam, jak z łóżka czołgałam się do łazienki, świat mi wirował, nie, w ogóle miałam zero takiej władności nad ciałem. Całe szczęście, że miałam znajomą i powiedziałam jej, że może u mnie nocować, bo to była koleżanka, która nie była z mojej miejscowości, ona gdzieś tam na pograniczu mieszkała i po prostu nie miała już wieczorem pociągu do siebie, czy tam autobusu żadnego i po prostu została u mnie na noc. Jestem tak wdzięczna za to, że ona nie mieszkała w Olsztynie i że ona do mnie przyszła na noc, bo to nie była jakaś taka moja, wiecie, przyjaciółka, bliska kumpela czy coś, tylko to była taka moja po prostu koleżanka z klasy, taka fajna i w ogóle, ale jakoś tak to nie był nikt taki, ktoś bliski, kto by ze mną zostawał u mnie na noc, wiecie, zawsze. A ona po prostu raz jedyny się, to był jakiś dar od losu, że ona wtedy była i się ze mną zajęła. Ja bym po prostu była jak taki trup w taksówce i ja nie wiem, no nie wiem, co by się ze mną stało, także ja jestem jej bardzo wdzięczna, że ona tam była. Będę to rodzicom zawsze wypominać, ale moi rodzice myśleli, że ja się po prostu upiłam. Nie pomagali mi.
zostawili mnie taką biedną, płaczącą, zaziganą, bez, w ogóle ja się wtedy tak źle czułam i nie mogłam, w ogóle nie miałam kontroli nad tym, co mówię, nad swoim ciałem. Ja wydawałam z siebie jakieś bełkoty, pamiętam, że tylko starałam się przeprosić, ale nie potrafiłam w ogóle tego... Nie, dramatycznie to było straszne. To może się zdarzyć wszędzie. Czy jesteście w liceum i pójdziecie do kogoś na domówkę, czy jesteście dorosłymi ludźmi i pójdziecie do kogoś na jakąś imprezę, to może się stać wszędzie. I tu jest pytanie też, czy czegoś żałuję w życiu? Żałuję bardzo, że tego nie zgłosiłam. Bo wydawało mi się, że wiecie, że co ja mam zgłosić, skoro ja nie wiem, kto to był. Ale z drugiej strony mogłam to zgłosić, mogłam zgłosić wszystkich, którzy wtedy byli w tym mieszkaniu, bo były tam dwie osoby, których nie znałam. Więc bardzo żałuję, że tego nie zgłosiłam. Czy twój pierwszy raz wyglądał tak, jak go sobie wyobrażałaś? 3 razy nie. To było zupełnie co innego. Na filmach, wiecie, to wszystko wygląda tak romantycznie, tak niewinnie, tak estetycznie. Chyba nie znam osoby, która by powiedziała, nie no, tak właśnie sobie wyobrażam pierwszy raz. Przede wszystkim człowiek się czuje taki spięty, wtedy też tam nic nie działa jak trzeba i no, no nie. Dajcie mi w ogóle znać, jak u was było, bo jestem ciekawa, czy jest tu tutaj ktoś, kto miał pierwszy raz tak, jak sobie to wyobrażał. Jestem ciekawa. Dajcie mi znać na dole. Ponoć każda dziewczyna jest trochę bi. Czy miałaś kiedyś pociąg do jakiejś dziewczyny, chociaż przez moment? Ja ogólnie uważam, że, i tutaj przytoczę z euforii wypowiedź Madi, seksualność to jest spektrum. Nie, naprawdę uważam, że w każdej płci jest coś atrakcyjnego i wydaje mi się, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że bliżej mi do osoby panseksualnej niż heteroseksualnej, bo nie wiem, jakby to wyglądało, czy by się moje zdanie zmieniło, czy nie w stosunkach takich, wiecie, intymnych. Natomiast jeżeli tak chłodno myślę i sobie gdybam, czy mogłam być z kobietą, to nie mam żadnych takich myśli, że nie. Ja ogólnie jestem mega uczuciowa i dla mnie się liczy raczej uczucie niż to, czy ktoś jest facetem, czy kobietą. Osoba biseksualna po prostu i czuję pociąg i u tej płci, i u tej płci. A jak ktoś jest panseksualny, to po prostu ma wyjebongo, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to jest na przykład osoba transpłciowa. Jakby wszystko jedno, tylko po prostu zakochuje się w człowieku, jako w człowieku, a nie w płci. I ja uważam, że to jest piękne i uważam, żeby to do mnie pasowało. Nie wiem, jakby było realnie, jakby do czegoś miało dojść między mną a inną płcią. Natomiast tak jak sobie to chłodno kalkuluję, wydaje mi się, że nie miałabym w ogóle nic przeciwko. I ogólnie uważam, że kobiety są bardzo atrakcyjne i mam tak samo kraszy męskich, jak i kraszy damskich. Jeżeli zdecydowałabyś się na dziecko, to wolałabyś dziewczynkę czy chłopaka? Dziewczynkę. Dwie dziewczynki. No i teraz pytanie, pewnie na to, na które wszyscy czekali. Ile zarabiam? Więc ja od pewnego czasu mam swoją działalność. Dużo wcześniej pracowałam na umowę zlecenia i tak dalej. Natomiast teraz mam działalność i mam tutaj wgląd w telefonie w swoje wszystkie przychody i powiem wam, ile w tym roku 2021 zarobiłam najwięcej i najmniej. Po prostu, żebyście zobaczyli, jaki to jest rozstrzał, jeżeli chodzi o zarobki influencerów. Tak jak wam mówiłam, niektóre współprace są na kilkumiesięczne i po prostu wypłatę się dostaje za jakiś czas. I tu mi się akurat tak skumulowało, że niektóre współprace mi poprzeskakiwały i miałam, słuchajcie, w jednym z miesięcy wakacje 2020 zł. Natomiast najwięcej miałam 77 600. Także jak widzicie, rozstrzał jest niesamowity. Jednego miesiąca bez podatków i bez wszystkiego jest 2020 zł, a na przykład za kilka miesięcy jest to 77 600. Tylko pamiętajcie, że do tego dochodzą jeszcze koszta prowadzenia firmy, dochodzą wszystkie koszta poniesione w trakcie, dochodzą podatki. Także są to naprawdę mocno rozstrzelone kwoty i często właśnie jest tak, że te zarobki wyglądają tak, może nie aż tak nisko kontra tak wysoko, ale jest to właśnie coś plus minus w ten deseń. Czy pamiętasz swój pierwszy pocałunek? Słuchajcie, pamiętam i to było straszne. Ziomek, który mnie odprowadzał do domu, po prostu się do mnie przyssał.
I to było tak, jakiś taki obśliniony i to było takie niespodziewane i ja wcale tego nie chciałam i on to zrobił. Ja się cofnęłam, było cringe'owo, później się do niego nie odzywałam. Ja się w ogóle tego nie spodziewałam, ale jeżeli macie taką sytuację, że ktoś coś chce zrobić, czego wy nie chcecie, to po prostu śmiało powiedzcie, że nie chcecie. Ja byłam w takim szoku i w takim niedowierzaniu, że ja miałam takie... Nie wiem, czy to można w ogóle nazwać pocałunkiem, bo ja go nie odwzajemniłam, po prostu odessałam się. Ale potem już było git. Potem z innymi ludźmi, z którymi się całowałam, było git. Także pierwszy był traumatyczny, ale to, że pierwszy był traumatyczny, nie oznacza, że każdy kolejny taki będzie. I ostatnie pytanie. Na co najwięcej wydałaś w życiu? Na działkę. Kupiłam działkę w zeszłym roku. Mam swoją działkę pod Olsztynem i to były moje wszystkie oszczędności z wielu lat. To były jeszcze oszczędności z czasów, kiedy tańczyłam. Ja byłam kiedyś instruktorką tańca, tańczyłam w pokazach i tak dalej. I od tamtego czasu ciułałam hajsik i kupiłam działkę. Także to są największe pieniądze, jakie kiedykolwiek wydałam. No i mam swój kawałek ziemi. To już by było na tyle. Dajcie mi znać, czy ten odcinek Wam się podobał i czy chcecie takich więcej. Jeżeli tak, to koniecznie zadawajcie pytanie na dole. Dzięki bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Buziaki, pa!